Cześć, witajcie. Tutaj już wam pokazuję pudełeczko. Pudełeczko skarbów do Władzia. A więc halogeny na tył, dwie sztuki. Oczywiście kierunki. No, nie mogły być oryginalne od Władzia, bo mi nie podejdą na tą podstawę przy kabinie. Do przodu. No już wyciągam, do przodu pod daszkiem będzie na kabinie taki halogenik, znaczy dwie sztuki oczywiście. O, tu awaryjnie wziąłem sobie od razu strykacz do taki do rozrusznika, do odpalania. Może go zastosuję, może nie, zobaczę, bo kupiłem stacyjkę, gdzie tu jest stacyjka. O, tu jest stacyjka. Pięciozaciskowa. No więc tak, stacyjka, poczekam już w domu, stacyjkę będziemy podłączać sobie później. A propos przełączniczków, to będą dwa takie do świateł do halogenów, przód, tył. To są takie. Tutaj wziąłem jeszcze, co ja tu wziąłem? Tu jeszcze wziąłem dwa takie przełączniczki. Ewentualnie do czego to będzie? Do podświetlenia kabiny? Nie wiem, do czegoś jeszcze. Aha, może zrobię zasilanie sobie na zapalniczkę i na USB, żeby w razie czego coś tam można było jeszcze podpiąć. Przekaźnik gdzieś się schował, ale się znajdzie. Tu jest puszeczka. Będzie ona przerobiona i pomalowana na czarno. Będzie zamontowana sobie gdzieś tam, nie wiem, na górze kabiny chyba. Ale w niej będą przełączniki zamontowane. A tu powpuszczane będą przełączniczki. Na przykład, a u góry na przykład będzie... Co będzie? No u góry będzie... wejście też jeszcze na zapalniczkę. Aha, przewodziki. Przewody są tu do kierunku. Troszeczkę są cieńsze. Nie pamiętam już, jakie tu wziąłem. Dwa razy chyba 0,75. To był ten przewód. I tu leży grubszy. I tu leży grubszy dwa razy. Chyba półtora. Powycinałem sobie otwory na te wszystkie przełączniki, które mnie tu interesują. Czyli dwa przełączniki do świateł, halogeny przód, tył. Takie. Kupione za 8 zł. Dwa mniejsze do ewentualnego podświetlenia kabiny w środku. Coś, jakąś lampkę pewnie zamontuję. I tutaj będzie przełączniczek do odpalania tutaj tych gniazdek. Gniazdo USB, no i tradycyjne gniazdo zapalniczki. A puszeczka będzie pod dachem tam do profilu przykręcona. Zobaczymy, czy jeszcze nie wkomponuję w to zabezpieczenie takich bezpieczniczków. Tutaj myślę wszystkie te gniazda zabezpieczyć jednym bezpiecznikiem, a osobno zabezpieczyć halogeny. Generalnie przekaźniki montujemy tam, gdzie mamy jakieś przełączniki, tak? Czyli montujemy taki przełącznik, to dobrze by było, żeby szedł sobie przez przekaźnik i on nam tylko załącza tutaj, uruchamia elektromagnes, który nam zamyka obwód już tego prądu jakby z akumulatora do źródła. W ten sposób nie przechodzi nam ten prąd bezpośrednio przez przełącznik. Gdybyśmy na przykład podłączyli coś, co ma dosyć spory odbiór, te przewody mogłyby się grzać, to na przykład delikatny jakiś przełącznik mógłby nie dać rady, mógłby ulec jakiemuś tam spaleniu, jakiemuś zwarciu. Dlatego lepiej zastosować jest przekaźnik, który nam tu zabezpieczy. Oczywiście mam tu akumulator, aby sobie w razie czego te moje podłączenia weryfikować. Tu jeszcze mam taki poglądowe gniazdo przekaźnika z przewodami. Schemat podłączenia przekaźnika jest z reguły zawsze opisany tutaj na przekaźniku. Ja schemat dołączę. Nabiera to powoli wyglądu. Tutaj tak to wygląda z tej strony od tyłu. Trochę się tu kabli narobiło, ale będzie jeszcze więcej. Na razie testujemy. Tu się świeci. O, tu się też świeci, tylko mi przedtem nie tykała żaróweczka.
Gasimy. Nie świeci. Zapalamy światełko. Świeci. To jest sprawa przełączniczka do świateł, czyli powiedzmy mamy podpięty jeden halogen. Tu oczywiście wcześniej przyjdzie jeszcze przekaźnik, tak jak mówiłem. Tylko nie wiem, gdzie go w tej skrzyneczce tutaj zmieszczę. Chyba dokupię drugą skrzyneczkę, żeby móc to zrobić tak, jak powinno być. Natomiast tak, tutaj trzy te gniazda. To jest podłączone to w ten sposób, że posłużyłem się taką tutaj kostką wago na cztery wejścia, czyli tutaj mamy wszystkie minusy, całą masę powiedzmy, te trzy przewody z tych trzech gniazdek i wyjściowy jeden minus masa do akumulatora lub do masy gdzieś tam na obudowie. Podobnie zrobiony jest tutaj taka sama kostka wago i też tu są wszystkie plusowe. Tak to wygląda. To już mamy wyjście do zasilania, czyli powiedzmy do akumulatora i to mamy wyjście też do akumulatora. Jeśli to już podłączymy, to mamy podświetlenie we wszystkich tych tutaj naszych tych gniazdkach. Plus do plusa, minus do minusa. Odpalamy. Tu nam się pokazuje naładowanie akumulatora. Tutaj mamy gniazdo USB podświetlone. Tak to wygląda. To będzie bezpośrednio bez żadnego przekaźnika już chyba wpięte normalnie w obwód. Tutaj jak widzimy włącznik się nam nie podświetla, a powinien się nam podświetlić. Próbowałem różnych kombinacji. Tak to wygląda. To będzie ładnie spięte, żeby to się nie pamiętało, te dwie kosteczki. Oczywiście można używać innych sobie kostek do połączeń. No, można sobie to w ten sposób zrobić, no ale to już wedle uznania. Zasilanie tej skrzyneczki. No, będzie to wpięte taką tego typu hermetyczną złączką, tak żebyśmy mogli odpiąć sobie generalnie zasilanie od tej puszeczki, gdybyśmy chcieli ją sobie zdemontować. Tu mamy przednie halogeny. I zaraz zobaczycie tylnie halogeny. O, tu są tylnie, takie podłużne. Tu jeszcze kable muszę tylko połapać, bo są jeszcze nie połapane, ale już wszystko działa. Już pokazuję w środku, jak to porobiłem. Aha, jeszcze nie podłączone kierunkowskazy do końca. O, tu. Nie widać tego, muszę to potem poświecić na takich szybko złączkach, ja wam to potem pokażę. Tutaj są dwie takie magiczne skrzyneczki, już je podświetlam. W to zamontowane są przyciski do halogenów przód-tył i przycisk czerwony do załączania gniazd USB, zapalniczki i woltomierza. Ta druga skrzyneczka obok to jest miejsce na bezpieczniki i przekaźniki. No i tu zostało wolne miejsce na przycisk do podświetlenia wewnątrz ciągnika. Jeszcze tego nie skończyłem. Tutaj jeszcze nie pokazałem wam, jak rozwiązałem tutaj sprawę bezpieczników. O przekaźnikach już wspominałem, jak to jest podłączone. Troszeczkę to luźno tutaj lata, ale myślę, że zwarcia zrobić nie powinno. Natomiast tu jest skrzyneczka z tymi bezpiecznikami. O, trochę tu ciasno wszystko siedzi. Tak to wygląda. Tutaj jest doprowadzenie zasilania. Także jeden jest wolny. No i tutaj poszczególnie są halogeny przednie, halogeny z tyłu i zasilanie dwóch gniazdek plus woltomierz. Zostało podświetlenie nam ewentualnej kabiny lub wycieraczka, ale ja myślę, że wycieraczka ma jakieś swoje zabezpieczenie, dlatego nie podpinałem żadnego bezpiecznika. Tutaj chyba przerobię ten przełącznik, to znaczy zostawię go w pozycji on, czyli włączonej, a zamontuję tutaj przełącznik. Może zamiast podświetlenia tutaj w tym miejscu będzie włącznik wycieraczki. No i tak to wygląda.
mało miejsca na to wszystko, ale jest. W razie czego można zawsze rozbudować, jeszcze jedną skrzyneczkę dorzucić. Bezpieczniki w razie czego są pod ręką. No przewody pójdą w peślu. Na razie idą tak troszeczkę, widzicie, o, tutaj do wycieraczki, która jest podłączona. Nie sugerujcie się niebieskim przewodem, bo jest podłączony, ale nie musi być, bo masa jest na obudowie, masa jest na ramie kabiny. Ja wpierw myślałem troszeczkę inaczej zrobić, żeby bezpośrednio zasilić z akumulatora tą skrzynkę. Dlatego zrobiłem na podwójny przewód, potem stwierdziłem, że bezpieczniej będzie jednak tutaj pod masą i rozłączać to sobie w razie potrzeby. Tak to wygląda. To wszystko tu się ledwo zmieściło w tej puszeczce małej. No i tylko te kabzelki do zakręcania muszę pomalować na czarno, bo są białe. Tu jest przewód zasilający, idzie tutaj brzegiem, tu pójdzie taki mały peszel przykręcany do ramy, także to będzie schowane, nie będzie tego przewodu tutaj aż tak widać. Tu sobie będzie szedł pod tą blachą i tutaj pod tą deską rozdzielczą, także go nie będzie widać. Podobnie te z tyłu, tu są lepiej schowane pod tapicerką te przewody i ich tak bardzo nie widać. Oprócz tego, to zwróćcie uwagę, są przelotki gumowe. Przez profil jest przewiercone, ale żeby nie harotać przewodu o ostre krawędzie, to zastosowałem takie przelotki. Kupiłem taki zestaw przelotek chyba tam za 19 zł. Załączymy sobie masę. O, ok. No i tak, tu jest włączone od razu, to nam się pokazuje to jakby tutaj stan akumulatora, że tak powiem. Gniazdo USB też nam się podświetla. No tutaj tylko gniazdo zapalniczki się nam nie podświetla. Kupiłem takie najtańsze. Tu możemy sobie to w ogóle wyłączyć, jeśli chcemy sobie po prostu mieć takie zabezpieczenie, że nie korzystamy, nie jest nam to potrzebne, dodatkowo możemy to sobie wyłączyć. Teraz przednie światełka. Tak, tylnie światełka. Efekt dopiero zobaczymy za jakieś godzinę, dwie, jak już ciemni na polu, bo na razie jeszcze jest za jasno. A, nie pokazałem wam kierunkowskie jeszcze. Są już też podłączone. O, to tylko tak. A nie, ten przełączniczek. Zapominam cały czas. O, już mrygają ładnie. Także działają. Podobają mi się te kierunki z tego, z 30. Nie, z 60. Sorki. Z 60. No i dobra. I tak to wygląda. Została mi stacyjka do wymiany. Stacyjka do wymiany. I co najgorsze, olej hydrauliczny do sprawdzenia, łącznie z filtrem oleju. Także to będzie też docelowo. Tutaj zrobiony mam już. O, bolec stworzeń jest trochę przerobiony, bo był za wąski, bo to jest 30 i tak w sumie to trzymał się na słowo honoru, więc dospawałem kawałek tutaj tych rozciętej takiej dużej podkładki i już się trzyma. Trochę ciemno, ale świeci dobrze. Ładnie świeci tył. Teraz zobaczymy, jak świeci przód.
No więc to by było tyle w temacie takiej elektryki. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Na razie, hej, cześć.